Naszym gościem jest Aleksandrowianin, pan Marcin Wesołowski, jest absolwentem Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i jest chyba bardzo ciekawym gościem, bo wykonuje nietypowy zawód, a jest on związany z elementem naszej scenografii, z lampą z kloszem witrażowym. Panie Marcinie, jak to się po polsku poprawnie mówi, jaki pan wykonuje zawód? Y to jest zawód witrażysta. Natomiast wiem, że dwie formy są dopuszczalne: można mówić witrażownik i witrażysta. Ale jak rozumiem, Pan, jako absolwent Akademii Sztuk Pięknych, jest uprawniony do używania przed tym zawodem tytułu artysta-witrażownik, czy tak? Tak, ale to jest taka formalność. Ja przyznam się szczerze, że. że hmm Nigdy nie lubiłem tego określenia artysta. Jest Dlaczego? Takie, zbyt, no, takie jest to zbyt pretensjonalne. Mnie się y, bardzo podoba, jeśli ktoś mówi, że, że ktoś jest w czymś dobry, że jest to dobry fachowiec, uczciwy, y, znający się na rzecz. Czyli preferuje Pan y, y, określenie rzemiosło artystyczne, czyli y, y, rzemiosło, nośnik y, dobrej jakości? Tak, oczywiście. Natomiast y, jeśli już rozmawiamy tutaj o takiej formie wizualnej czegoś. Jak rozmawiamy tutaj o witrażach, o ich kolorystyce, o kompozycji, o podziałach witrażu, no to jest to już czysto rzeczywiście artystyczna praca, czysto plastyczna. Ja naprawdę nie lubię tego określenia artysta i, i, i szczerze odpowiadam, że można go w formalnej formie rzeczywiście przed tym przed tym witrażystą umieścić, ale. Ale jak pan się będzie doskonalił w swoim fachu, to nie uniknie pan określenia artysta, więc proszę się nie zastrzegać, choć bardzo doceniam, że jest pan skromnym człowiekiem, chociaż już ma pan na swoim koncie ogromne umiejętności i zaangażowanie w bardzo odpowiedzialne prace witrażowe. Proszę powiedzieć, co pana pociąga w tym zawodzie? No ja bym to ujął tak. To co powiem będzie takie trochę masło maślane, bo to jest bardzo łatwe, trudne pytanie. Myślę, że to chyba zależy od charakteru, od predyspozycji człowieka. Ja jestem, można by tak to było ująć, takim. Człowiekiem, który lubi taką zagarniczczowską robotę, taką precyzyjną. Jest pan cierpliwy. Y, jestem cierpliwy, y, też można powiedzieć opanowany, spokojny w tej swojej pracy. Y, my się, przepraszam, tam w, w, w pracowni nie spieszymy. Y, może inaczej, pośpiech nie jest wskazany. Tam trzeba cały czas mieć oczy do głowy, bo bardzo łatwo jest popełnić błąd. No I, tak, a taki i... błąd przy takim szkle to może kosztować zniweczenia wielu godzin pracy. No tak, tak, dokładnie. No Dodam, że to, że to nie jest tania robota. To tak. Wszystko szkło kosztuje, nakład pracy jest bardzo ogromny, bo to, to, to trzeba przysiedzieć przy takiej lampie kilka tygodni, żeby ją zrobić. W związku z tym lepiej by było tych błędów nie popełniać. Hmm. A proszę no. powiedzieć, czy Łódź, aglomeracja łódzka, nasze województwo, to jest dla tej sztuki y, witraża y, jakimś szczególnym miejscem? No tak. A no dlaczego? Tak. No ze względu chociażby na secesję. Y, z tego, co ja pamiętam, to tutaj y, po wojnie, po 1949 roku już w momencie kiedy zaczął się ten? smutny dla nas okres, okres, nazwijmy to, Polski Ludowej. Te kolorowe szybki na klatkach sodowych, te cenne witraże, było, to było czymś rodzajem takiego FOPA, to było wybijane, niszczone. Ko bardzo kojarzyło dużo, się z burżuazją. Kojarzyło się z burżuazją, bardzo dużo tej tkanki autentycznej zostało, no nazwijmy to, przez zwykłych, nieinteligentnych ludzi zniszczone. Hmm. I... i, i no jeszcze, że tak powiem, wracając do początku tego pytania, czyli rzeczywiście jest to związane z secesją, yy, ogólnie rzecz biorąc Łódź yy, ma. Yy, otrzyma, że tak powiem wyobraźni, ja tutaj widzę wiarze. Yy, mm -hmm. yy, mnie się zawsze Łódź kojarzyła z czymś, z czymś takim yy, takim ażurowo-kolorowym. Mm, tak to bardzo miał. piękne określenie o mieście, o którym wszyscy mówią, że jest brudny i zaniedbanym. No, w niektórych partiach rzeczywiście jest to prawda, e, aczkolwiek, aczkolwiek ja y, tutaj w łodzi y, z łodzią już jestem bardzo długo związany. Y, tutaj studiowałem, tutaj chodziłem do szkoły średniej, y, w związku z tym no, jestem związany z łodzią od, od kilkunastu dobrych lat. I nigdy nie miałem takich jakichś negatywnych odczuć, że to, że to miasto mi się nie podobało, że, że, to jest, że to jest jakieś. Tak jak tutaj Państwo. Yy, znaczy, ja słyszę takie często określenia, że jest to yy, brudne, szare miasto, które nie ma nic do zaproponowania, do zaproponowania. Myślę, że jest to nieprawda. Myślę, że jest to taka, taka można by to było ująć, yy, taka metka jakaś przeszyta. Tu się bardzo dużo rzeczy dzieje, fajnych, ciekawych. Naprawdę proszę, yy, proszę poczytać. Yy, różne gazety, które Mówią, co jest, że tak powiem, tutaj, co się dzieje. No. no bardzo to miło słyszeć. Myślę, że dla łodzian jest to miód na serce. A proszę jeszcze powiedzieć, bo rzemiosło to nie jest, rzemiosło artystyczne, rzemiosło w ogóle to nie jest fach, który często wybierają młodzi ludzie i widzą w tym swoją przyszłość. Czy pan by mógł ten zawód zarekomendować młodym ludziom? Czy mógłby pan wyobrazić sobie, że jak łódź będzie? Troszkę bogatsza, to tych witraży będzie coraz więcej i ludzie wykonujący ten zawód będą mieli co robić. Tak, z pełną odpowiedzialnością mogę y, polecić ten zawód, y, zawód witrażysty młodym ludziom, bo ja myślę, że on się nie kończy tylko na witrażach. Y, naprawdę pole do popisu jest ogromne, bo można z tych y, szkieł tworzyć rzeźby, można z, y, można z tych szkieł tworzyć. Y, 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 no możemy tutaj teraz na poczekaniu zacząć wymyślać. To znaczy, ująłbym to krótko. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. To nie jest, to nie jest tak, że my robimy witraż i wkładamy go yy, w jakieś tam w ramy. W jakieś ramy i to wszystko. Mhm. Nie, no, pole do popisu jest ogromne. Yy, nie wiem, może domy wkrótce będą jakieś yy, witrażowe. Szklane domy, Szklane domy <laughs> tak? Yy, taka utopia trochę. Yy, może... Yy, może rzeźby, tak jak powiedziałem na początku, jakieś takie witrażowe gdzieś w parkach. No, no, myślę, że pomysł jest nieograniczony. Tak? Tylko trzeba do tego, by teraz było powoli, spokojnie dochodzić. No i znaleźć jeszcze też takie miejsce, gdzie by można tego zawodu uczyć. Czy widzi Pan sobie żyłkę dydaktyka, nauczyciela? Czy podjąłby Pan się kiedyś na przykład uczenia tego zawodu? No trudne pytanie, trudne łatwe pytanie. Należałoby się zastanowić nad tym. Ja myślę, że jeszcze jest trochę czasu dla mnie na, na refleksję, na naukę, na powiększanie umiejętności. I być może kiedyś, rzeczywiście. Za kilka lat. Zaczywiście za, za kilka lat, kiedy, kiedy nie wiem, no, no już się. Jak, Wyczerpać to się może nie wyczerpie, że tak <noise> powiem, ta moja chęć, yy, chęć odkrywania świata, yy, chęć, że tak powiem, cały czas docierania do tego, dlaczego ten witraż tak nam nie działa, dlaczego mm. mi się to podoba. Ale no fajnie by było rzeczywiście yy, komuś yy, komuś, yy, komuś to wszystko jakoś. Yy, zarazić kogoś. zostawić, zostawić, zarazić kogoś tą pasją. Yy, tak, tak, no ja tutaj będę używał takich już słów, yy, takich staromodnych przekazać. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie ja Pani Marcinie, dziękuję. dziękuję za wizytę w naszym, przypomnę, studiu internetowej społecznej telewizji. Dziękuję, również. dziękuję bardzo.